Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na szkicu wykres funkcji f, która każdej liczbie rzeczywistej ujemnej przyporządkowuje liczbę 3, liczbie 0 przyporządkowuje liczbę 2, zaś każdej liczbie dodatniej przyporządkowuje liczbę 0. OK. I podpunkt A. Podaj wzór funkcji f. No to zaczynamy. Podpunkt A. Będziemy mieć f od x. I jakie my tu mamy y? Przyporządkowuje liczbę 3, przyporządkowuje liczbę 2, przyporządkowuje liczbę 0. U samej góry największa, potem dwójka, potem 0. Wszędzie piszemy jeśli. I będziemy tutaj teraz opisywać x. OK. Każdej liczbie rzeczywistej ujemnej, czyli mamy x od minus nieskończoności do zera bez zera. Bo jakbyśmy dodali z zerem, to 0 jest liczbą całkowitą, odpada, a ma być liczbą ujemną, rzeczywistą. OK. Następnie mamy tutaj 2, liczbę 0. Przyporządkowuję, no to x jest równe 0. Zaś każdej liczbie dodatniej, no to tutaj mamy przedział ten. Dodatniej, czyli też wykluczamy 0, to plus nieskończoności. I będziemy podać współrzędne punktów wspólnych wykresu. OK, no to tutaj musimy to sobie zrobić. Jeszcze musimy naszkicować wykres. To naszkicujmy sobie najpierw wykres. Będzie to prościej zrobić. To są nasze y, czyli 2, 3. I zaczynamy. Jeśli x należy do minus nieskończoności i do zera, czyli tutaj będziemy kończyć kółeczkiem niezamalowanym, bo mamy normalny nawias. Jest to na liczbach ujemnych, czyli na x-ach ujemnych. Dotąd. Na dwójce mamy 0 równa się, czyli zamalowujemy. I dla zera, czyli tu na osi x mamy y równe 0, od 0 do plus nieskończoności. Ale tutaj też nie zamalowujemy, a tutaj pogrubiamy, że to nam sobie tam idzie. I podpunkt B. Podaj współrzędne punktów wspólnych wykresu 1 z osią OY. Na OY mamy ten jeden punkt, czyli będzie to 0, 2. I 2 z osią OX. A z osią OX mamy tutaj przedział liczbowy, nie są to konkretne punkty. I musimy tutaj już napisać, że będzie to postać x, 0, tak? I musimy tutaj napisać, że dla x-ów, które są większe od 0, nierówne, bo nasza kropeczka nie jest zamalowana. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.